W tym filmie pokażę Ci, jak wykonać backup konfiguracji urządzenia NetA z UTM do pliku oraz jak przywrócić zapisane ustawienia z powrotem. Backup odbywa się z poziomu górnego menu. W zakładce Maintenance wybierz Backup. Do wykonania backupu poprowadzi Cię krótki kreator. Pierwszy krok to wybór rodzaju kopii zapasowej. Tutaj możesz wybrać backup konfiguracji urządzenia albo pełny backup konfiguracji wraz z kopią zapasową systemu operacyjnego. Wybierz jedną z opcji i przejdź dalej. W drugiej karcie możesz opisać zawartość pliku, na przykład, że jest to konfiguracja testowa. Możesz też zabezpieczyć plik hasłem. Wpisz dwa razy hasło. I drugi raz. Potwierdź. Teraz zakończ tworzenie kopii. Możesz jeszcze zmienić nazwę pliku i jego lokalizację. Zapisz. Ustawienia zostały zapisane i wyeksportowane do pliku. Teraz przywróć konfigurację urządzenia z gotowego pliku. Rozwij menu Maintenance i wybierz Restore. Potwierdź typ konfiguracji. Wskaż plik z odpowiednią konfiguracją. I otwórz. W tym oknie zobaczysz m.in. informacje o dacie wykonania backupu, modelu i numerze seryjnym urządzenia, którego dotyczy kopia. Wyświetla się też opis pliku. Jeśli plik był zaszyfrowany, podaj hasło. Określ rodzaj konfiguracji, jaką chcesz wgrać. Kliknij Next i zakończ. Wgrywanie nowych ustawień może chwilę potrwać. Na koniec zrestartuj urządzenie. Unified Manager może automatycznie połączyć się z NetAskiem. Możesz też ten proces przerwać i samodzielnie dokonać połączenia, kiedy urządzenie uruchomi się ponownie z nowymi ustawieniami.